widzi, kto mnie widzi, to ja go widzę. Jak mnie ktoś nie widzi, to znaczy, że nie będzie go nas widzieć. Nie, jak potrzebą mówię ze dwóch zaczek na drodze gdzieś jak wybuchną przejeżdżać. Chociaż przodu był ci koszulki. Ale nie, to jest za duży obowiązek. Ale nie na końcu, ale to czekaj, końcu tego jeszcze. To robimy tak, ostatnią bramkę, nie? Ja mogę jechać na końcu. Ja jadę na końcu. Leszek, jest Leszek? Który? Leszku, ale nie jechamy. Będziesz na końcu księdzem. Weź tam, wyjdź. Chyba by coś było, to mi zadzwoń. Jurek musi prowadzić jako organizator. Ja będę prowadził, bo ja znam trochę. Nie wyprzedzamy, nikt mnie nie wyprzedza. Powiedz tym dzieciom, że jedziemy drogą ruchliwą. Jedziemy kawałek drogą ruchliwą. Dzieciaczki, trzymamy się prawą stroną. Jedziemy gęsiego. Nie wolno jechać obok siebie, jak będzie taka ruchliwa droga. Jak nie będzie drogi ruchliwej, po takich ścieżkach, to możemy jechać koło siebie. Ale jak będzie droga ruchliwa, gdzie są samochody, to jedziemy gęsiego, jedną za drugim. Nie wiem, póki nie padło. No właśnie, połowę ludzi ucieknie, jak zacznie padać. Gośka, ty też jedzie? Jest po płaskim terenie około 7-8 km koło jeziora, które jako sztuczne jezioro. Dobra, jedzie, bo mnie padało. Na piątym miejscu pod względem powierzchni i zasobności wody. Może w piekarach? Nie. Nie w piekarach, tylko Kalwarii? W Kalwarii. U nas dwa autobusy jechały, ale ja akurat... Rowerem nie. U nas z kościołem, u nas księdzy... Nie, na rowerze nie byłem. Nikt nie jechał. Józek był, Leszek był 3 lata temu. Józek był, a w tamtym roku... To ja mam na Na chwilę, nie cały czas, na chwilę.
Chyba, że chcesz kręcić coś. Cały czas się kręci. Tak. Masz pełny wybór, może tak na nim jechać, a nie cały czas, bo ty masz inne zadanie. Ja wiem. To jest się tak, żeby przejście było, żeby nie grupa jedzie, to wie, no to jest. Tu chyba nawet nikt nie siedzi. A to było w ogóle bez sensu, że to tak zamykają. Nie widzimy tak, że to są inne nowe. A faktycznie. To już się da jechać. Ale się przekonają, że warto być. Tak myślę. No jest super, jakby było mokro, to bym tu nie jechał, wiesz? No właśnie, no to by było błoto same, kurde. Ja myślę, że warto było tym kawałek po suchu przejść, a tu tak fajnie z tym brzegiem przejechać. Widzisz, o co Robert widzę? No pewnie. A jedziemy dookoła, zapory tu dookoła, zapora. Jedziemy dookoła, a jeziora nie chcemy. Mówią, żebyśmy zaczekali. No jedźcie, jedźcie, tutaj nie pobłądzicie. Cały czas ścieżką tak jedziemy. Zobaczcie, co malutko, czekaj. Co, fajnie? Fajnie? Fajnie czy nie? No, widzicie. Jak, gdzie pan zna trasę? Jeszcze żeście tu nie byli chyba, nie? No, widzicie. A zaraz będziemy jezioro całe widzieć. A jedziemy dookoła zapory, to trzeba go widzieć, nie? No dokładnie. No, a tak jedziemy dookoła i no żeśmy trochę widzieli. No i właśnie fajnie ten. No widzisz? Lepiej jak główną drogą. No jak inaczej, co to za miasto? Ale nie widzę, a tu... Jak jest słoneczko, to fajnie to tak na tyle. Tu poczekamy może na krzyżki, wiesz? Poczekamy na wszystkich. Mama, ja idę się wysikać. Gdzie ta reszta jest? Kurde, można się sikać. Krzyk, pauza jest. Panowie na prawo, dziewczyny na lewo. Żeby zasili zbiornik, bo mało wody trochę jest. Na księdza mamy poczekać, bo defektuje. Czekamy na księdza. Bo ksiądz defektuje i chwilkę czekamy.
ciągasz? Siostra nie jeździ, bo ma rękę po operacji, także cały sezon ma raczej do tyłu. No właśnie. Ona kiedyś tą trasę objechała w 2 godziny, ale to musiała dość szybko jechać. Tak, to jest nowy. Tak. Nie, już od maja. Ale też jest tu taki, widzę, kurde, krosowy, grube koło. No. A to w tym, w salonie, w Czechowicach, w tym nowym. Od maja. To ile ci za to? To jest 2,20. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo dobrze. To jest właśnie ten ksiądz. Że uznajecie w tym roku? No, od maja to już będzie... Aha, od cały rok? No, około 3000 będzie. Jakówce wypiją przy piwa, jestem tak... Thank you.
końcu telefonu. Zrobił w tą stronę i... I jedzie peleton dookoła jeziora Goczałkowickiego, a już się zbliżamy do strumienia.
od tej fontanny jest tam. Nie jest tam, to nie jest. Jeszcze dobrze jedziemy? Tutaj jest pod fontanną. Tak mi się właśnie wydawało, że tu... Ale ja nie chcę! Jeszcze za godem chłopaki mi przejechałem jednym z tym, wiesz, wiesz, kół? A za godem chłopaki mi przejechałem jednym z tym, ale też chyba wyjdzie, no. Wszystko stanęło w tył. No to nie. Bo to jest za szybko.
jedzie za nami. Robert się chodzi. To jest siostra pana Dmitrza Błachuta. Ona może iść, żeby gdzieś z wyjazdu. Z Orłowej też. Wytłumacz pani, jak ma z Orłowej wyjść na twój filmik, jak ma wyjść na filmik jakieś inne twoje. Ale to muszę mieć, no. Bo jestem trochę. Bo ja mówię, że jest Roba 25, a pani mi ręka mówi, że nie, nie dorabię. To trzeba na stronę internetową wejść, no. roba25.pl. Roba25.pl. Bo ma Robert na imię. Tak. Albo też w serwisie YouTube wpisać Roba25 i tam są wszystkie filmy. Ale jak Roba25, to trzeba na sam dół zejść, jak ja 2018 rok. Roba? Tak, Roba. To jest moje przezwisko ze szkoły. Aha, Roba. Robuś, ale jak na przykład, tam są latami, jak 2018, tak, tak, to trzeba na sam dół wyjść. Roba, i... jak to później wie, no to muszę zapisać, Roba, jak to 25? Ja pani pokażę na mecie, tą stronę. Co prawda teraz od maja jest trochę kłopot, bo tam te przepisy, te RODO weszło. Ale już pomału jest wszystko aktualizowane i także wszystko będzie. Ja nie zapytałem wszystkich, czy, ale nikt nie, śmiało może znać, bo nikt, każdy będzie zadowolony w zdjęciu. Miałem zapytać, czy jak? Jak poprzednio? No w sumie formalnie tak. To na ale to jest teraz zapytam. Myślę, że chyba nie. A, może, nikt nie wziął. Nie, bo jest teraz, jest wymóg, że każdy, kto przedstawi na wizji, w kamerze, czy na zdjęcie, RODO, że musi wyrazić zgodę. Ja ostatnio, jak żeśmy jechali na Wendelina i na Czylipki, to zapytałem pod kościołem wszystkich, no to tak, czy jest ktoś przeciwny, żeby był na kamerze, czy nie na znalazł taki. Nie było przeciwnego, no to Robert ci powiedział, śmiało, Robert, możesz kręcić. Tym razem mi tego zapomniałem. Nawet ksiądz napisał, że gdzie jest film na stronie. Tak? Kurczę, ale ja myślę, że śmiało to możesz puścić, nie będzie nikt przeciwny. Ja prawie wszystko. Znaczy się to głównie o to chodzi, żeby komuś nie robić jakichś ujęć takich profilowych. Bo tak w grupie to może być. No ja tu akurat... Że zahamuję jeden albo coś gdzieś dłużej, nie pomyśl, że chcę... Nie, jak to kurczę, tyle było, to jest to w ogóle się chodzi. Czekaj, to jak widzimy, no to kurczę. Kamil, jesteśmy w krawie, bo... To idziemy w krawie. Wszystko już leciało. No i tu jest Bronów, a tu jest Bligota, a tu jest Zabrze. No, no. Się tym lec czas. Ale ciągle to mi sama. To jest inna po tym. A to jest zaciszna ulica. Mu mam jedną. Potem już też? Dali radę, ale już też bym dostał 20 zł. O, takie jezioro objechać? No. To się tak, jeśli mają rowery tak nie za bardzo, no to on wie, wysiłek. Ja na poprzednim rowerze, jeszcze do maja, jeździłem przez 18 lat. Ale potem, teraz już w maju uznałem, że już trochę za stary jest. A cały czas jest dobry. Ja mam jeszcze składę, za pierwszą wypadkę remontowałem opony, wszystko budynki, ale to bez jazdy na strychy, no jest, to nie wiem, co z tego pojedzie. Tak, na okazję, żeby to jechać, to powiem, mam 30 lat przecież. Więcej, 42 dokładnie lata. No, dokładnie, na dalekie trasy jeździł też. Raz jechałem do Częstochowy, też miałem taką przygodę, że felga pękła. A to z nami pan jechał, nie? Tak, 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 z Barbary.
tak. Nie patrzyłam, ile przede mną. Ale to jest za tym, to była. Ze Fourowej też te górki troszeczkę tam były, nie? No były, no, były, no. Dawno, dawno tutaj po mojej ulicy taki peloton nie jechał. Tak, to się tak rozkręciło przez Jurka. Tak, tak. No już od 9 lat. 9 lat? No, GPS się odzywa. No, 4 na godzinę. Bardzo dużo ludzi na grzyby przyjeżdża. Jak za dzieciństwa to my tu wszyscy do Czarnolesia. Ale ja teraz takich tych trawa, jak to sobie przed tym szukał, to nie wiem, nie umiem szukać takich. Znaczy mi mama mówiła, że kiedyś to wszystko wykosili. Ludzie to brali i kosami kosili. Mhm. Był las tak czyściutki, że... Wpadłam do sprężyny, to my do tej pory ręce poharatane. A jeszcze kolega, który pracował na górze, tyle prawników. Mówi tylko, że mnie nie ma, tak mówi traktorki, znaczy nie traktorki, tylko jakiś samochodnik taki na tym wstępie. Podbliżmy was trochę w górę i potem byście pokazałbym gdzie i nazbieracie, ale jego nie było do Żywca, jechał i pokazał nam dzień wcześniej w sobotę. 250 prawdziwków sami za 2 godziny, a my może z 5 prawdziwków. No, tamtejszy to wie gdzie. Tu właśnie ta droga to jest do stacji kolejowej w Czarnolesiu. Aha, tutaj. No tu też jest Zabrzeg, a tu jest Ligota. A konkretnie Miliardowice, już coraz bardziej się wyodrębniają. Tak, tak, tak. Od 1 sierpnia dopiero. Była zmiana właśnie. Fajny i po górach chodzi. Tak, i jest goprowcem. Goprowcem, no. Pół Europy na rowerze przejechał. Ziemię Świętą, Santiago de Compostela, Ostra Brama w Wilnie. To rower wszystko. Tak, wszystko rowerem. Tego wolnego ma, to tak. A on był wikarym, teraz już jest proboszczem. Ktoś młody i proboszczem. No. A tu jest sam. A to musi być. Teraz musimy wieczorem gadać? Nie, nie. W niedzielę są. Msza ostatnia jest o 11. A, to potem masz. A jakieś nie szkoda? Nie, nie ma nic. A, to no wolne. Do 8 ostatnia msza. Tutaj są 3 msze. Jest od 7:30 rano, od 7:30 i o 11:00. I potem ksiądz ma wojnę.
ale wszystkie drogi są nowe, bo po kanalizacji. A teraz jeszcze tam, gdzie żeśmy jechali, tam moja ulica, to w przyszłym roku będzie kanalizacja. Robili asfalt, ale tam w połowie się urwało. A w sumie to też bez sensu zrobić asfalt, a potem to rozkopać. No właśnie. A tutaj teraz ten chłopczo, ten od internetu biznes rozwinął. Same światłowody, tak. Ale te, co po Cepeli mieszka? Ten, co ma tam? On mieszka tam na północy gdzieś. No, nie na północy, on ma prywatny budynek, tam jak jest teraz ten meblowy sklep, tutaj tam co Polia było. Tam są, tam jest szereg takich budynków. On się nazywa Krzysztof Kłaptocz. No. JKNS, ta firma się nazywa. A syna takiego blondyna ma? Tak. No to ja z jego żoną pracowałam w jego banku. Wszystkie te światłowody, co tutaj są, to wszystko jego. Dogadał się z Tauronem. Tutaj teraz będzie, w październiku będą misje, będzie 30 lat kościoła. 30 dopiero? Tak. W stanie wojennym zaczęli budować. Też trochę taki dziwny okres, że pozwolili wtedy na kościół. No, ale u nas też jest ten barbary. No, też to było w tym samym czasie. No i tak, zakończyło się nasze jeżdżenie już. No, ćmi się, trochę deszcz zaczyna opadać, ale też ma się zdecydowanie pogorszyć pogoda. Zapowiadają na tą noc fest, silny wiatr. To niestety zaczyna się sprawdzać. Ochotnicza straż pożarna w Bronowie. Jak to się dzieje? No i popaduje. A trybuna już rozebrana. Jest ciepło, o dziwo, może nie ciepło, żeby w krótki jechać, ale ja jeszcze postanowił sobie trochę pojeździć, kuli tego, że trochę mało tych kilometrów, stówy na pewno nie będzie. No, deszcza też nie ma. No wiatr się nasila. No, ponownie, że jest w Landeku. Tyle, że jada inną trasą. Fajnie się jedzie. Trochę mnie ten deszcz postraszył. Ale jest ciepło. Troszkę się mi wspomina noc sylwestrową, kiedy też było blank ciepło.
i nie chciało się mi tak do prowdy do chałupy jechać. No ale siłą rzeczy jednak trzeba będzie się brać, bo od zachodu idzie deszcz taki dość intensywny. Bynajmniej na to wszystkie prognozy wskazują. Oczywiście one się nie muszą sprawdzić. Kończymy naszą rajza. Nie wiem, czy to słychać. Znowu zaczyna cedzić. Tak więc no, trzeba kończyć. Wiatr się wzmaga i to mocno. Ciepło jest, ale najpierw przechodzi front ciepły, a potem zimny. W kuli tego jest taki pieruński wiatr.